Siemanko, przede mną długi weekend na wodzie PZW, długi, bo od czwartku do niedzieli. Co prawda wędki już kilka godzin w wodzie, ale tak naprawdę dopiero teraz zabieram się za załowienie. Pierwsze co zrobię, to posonduję, porzucam kilka razy dipperem. Muszę sobie przypomnieć, jak tutaj wyglądało dno, czy nie zmieniło się coś od jesieni. Zestawy na noc już tak naprawdę przygotowane, przynęty już wybrane. No na pewno troszkę rakiet z ziarnem też poleci do wody. No i tak jak już wcześniej wspomniałem, wędki są już kilka godzin w wodzie, a teraz biorę się za sondowanie. Do sondowania mam dipera Pro Plus 2, więc fajnie sobie zrobimy też mapę barymetryczną tutaj jeziorka, żeby na przyszłość wiedzieć, gdzie łowić. Woda rzutowa, więc zestawy z PV-czkami przygotowane, no i zaraz lecą do wody. No i jest pierwsza rybka weekendu. Cyk. Zobaczcie, jakiego kabana złowiłem. Ja pierdziele. A długi. Prawie się nie mieści do kłyski. Czekaj. O! Panie, chlapko, chlapko. On cię wypuści, kurde. Ale piękny, zdrowy. Ja pierdzielę. Wiesz, ojciec jest umiła. Zobaczcie, jakie tu rybki jeszcze pływają. No. Dobra. Dobra. Zobaczę, co wyszło. Czy się nada coś? Pięknie. Jak widzieliście, kilka rybek od czwartku wpadło. Mamy sobotę, no i zastanawiam się, czy zostać jeszcze na jedną noc, czy raczej wieczorem się zwinąć, ale tak mi szkoda, bo cały czas co jakiś czas jakaś rybka wpadnie, widać jakiś ruch w wodzie, no i szkoda odjeżdżać. Krótko o zestawach. Centryczny, przelotowy ciężarek, torpeda. Tutaj przypon łamaniec z fluorokarbonem i miękka plecionka. Tutti frutti na średniej długości w łosie. Tutaj mamy plecionkę w otulinie. Tutaj kawałek otuliny ściągnięty. No a na łosie krab z truskawką. Najwięcej brań było praktycznie spod samych trzcin, więc prawą wędkę, z którą miałem na otwartej wodzie, przenoszę bliżej trzcin. Więc zakładamy PV-eczki. I gotowe. Donęcimy sobie jeszcze troszeczkę kulami. Z procy troszkę poszczelam, nie za dużo, bo wczoraj sporo towaru poleciało do wody, ale jak widać, opłacało się. Jak widzieliście, kilka fajnych rybek udało mi się złowić, no ale mamy już niedzielę i niestety trzeba spadać do domu. W nocy miałem jeszcze 3 brania, no ale niestety nie udało się wyciągnąć żadnej rybki, więc żegnam się z wami i do zobaczenia nad wodą.